Co to jakieś bawidło? To jest piękne tęczowe jeździdło dwukołowe. I ono zostało rozkręcone przy pomocy tego oto śrubokręta. Tak jest, tak jest. I jest rozkręcane dalej. Co my tu widzimy? Silniki, jak żeśmy to teraz właśnie zobaczyli. Silnik BLDC. Trójfazowy. Płytka regulatora. Przegub na środku. No a zobaczymy, co będzie dalej. O panie, jaki pakiet. To jakiś litowo-jonowy temat. Kawał litono-jona. No. Srogi temat. Ciekawe, ile tam parę godzin może czekaj, być. Czekaj, rozkręcimy, zobaczymy. Rozkręcimy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ładowarka ma 42 V na wyjściu. Tak? Znamionowo, na tabliczce. Aha. Kurczę, ale tutaj procesor, co chwilę to procesor normalnie. Tu jeden, drugi, trzeci. Czwarty tam na tej małej płytce. Co my tu mamy? 36 V, 4,4 amperogodziny. 36 V, czyli 10 w szeregu. Mhm. 10 w szeregu, 42 V, no tak, 42 V przy pełnym naładowaniu. Tak to będzie, czyli 2 razy 10, 20 ohmów to jest. To teraz tak, gdzie tu jest wyjście z tego? Czy to ma wbudowany balancer, czy ma... Aha, tutaj mamy. To, czekaj, to jest. Tu. A widziałeś, to ma wbudowany balancer. Mhm. Wtyczka ma dwa przewody. Albo jest bez balansera. Urządzenie chińskiej produkcji. To ma się psuć, to ma być kupowane codziennie. Czyli tu jest falownik, tu jest bateria. Tak jest, tak jest. A podłoga, na podłodze nie ma nic. A to jest co? To jest drugie, to są chyba żyroskopy. A właśnie, to jest chyba płytka żyroskopu, bo to jest tak, ta. Tak, tak. I tutaj jest taka sama. Na hamownię trzeba jechać. To zaraz będziemy naprawiać. Jakie są objawy uszkodzenia? Nie działa jedna strona. Aha, nie to, że nie działa jedna strona. Jedna strona dobra. Złożenie takie proste, dlatego że tam Chińczyka wpuszczają małego. On tam podpiera te śrubki. Chodzi. Tak. I dwoma rękami przykręca tą śrubę. Tu widać jakość plastiku. O, ta śruba nie ma sensu, więc jej nie przykręcam. Ale to zobacz, że to się, tylko jedno ułamało, a nie wszystkie. Czyli bardzo dobrze jest. Będzie pół naklętka. Tak. No coś tam działa, no. Coś tam trzyma. To co teraz? Teraz? Jaki jest plan serwisowy? Wziąć, wyrzucić i kupić nowe. Rozumiem, czyli klasyczna chińska koncepcja. To tu może być niedziałające, powiedzmy. Najpierw patrzę na... Czy tensory wybuchnięte? Tak. Czy ścieżki popalone? Czy nie ma dymu, po prostu. Inaczej, powąchaj to. O, jak tam, spoconym Chińczykiem śmierdzi? Ta śmierdzi mniej niż ta. Tak? No. Czyli jedną Chińczyk składał tą, co miał te ręce, drugą nie. Procek tu siedzi STM32F103. Czyli generalnie patrząc na to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i z tej strony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć można byłoby stwierdzić, że to są dwa mostki trójfazowe, tak? No faktycznie trzy kable od silniczków, więc na pewno są to mostki trójfazowe. Tak. Ten idzie na ten silnik, to jest ten kanał. A ten tutaj tym przepustem, tutaj do tego. Dokładnie. O, ten ma to przewód. Zaraz włączymy to w stanie. Tylko nie na tym stole, że nam tutaj nie wyjechało. Aha, bo to jeszcze ma głośnik i to będzie gadało do nas. Będzie do nas gadało przy włączeniu. O, to głośnik, który będzie gadał. Wszystko tak. Na termogluta przywalone. No tak jak trzeba. I włącznik jest taki i będziemy gadać. The Bluetooth device is ready to pair. Jezu, jak mnie ucho boli. Słychać ten dźwięk, nie wiem czy to słyszycie. Pisk przytwornicy. Okulary trzeba założyć, żeby mosfety w oczy nie wybuchły. Tak, tak, tak. Bo to strach. Strach i milczenie oczu. Tylko, że on teraz czuje, że jest do góry nogami, więc te żyroskopy to tam wariują. A ten świeci z tej strony, a ten nie świeci. Czekaj, czekaj, zanim to zmontujesz, to jeszcze chciałeś mi pokazać, jakie jest mocowanie, tak się zastanawiamy, bo tutaj z jest... Z kamienia. Tak, z kamienia łupanego. Z cegły. Tak, znaczy prawdopodobnie żeliwne, jeszcze z masy formierskiej niewyczyszczone chociaż, a może tak po prostu pomalowane. To jest taka podkładka, która tą oś tutaj przy... do tego tutaj silnik od lewu. Jest, silnik jest w kole, i tak, tu jest tak. Tylko oś przymocowana. Mhm. Dobra rzecz, dlatego że nie trzeba robić sprzęgów elektrycznych do kabli, bo magnesy trwają i się obracają na zewnątrz. Nie ma takiego patrzenia? Zamykasz? Zamykam. Jak Krzysiu stringuje, to będzie miała 500 kunia, prawda? Dwie drobiny dołożę i...
fachowym palcem dociśnięte i teraz proszę bardzo, ten piękny ruch obrotowy. Myk, 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 myk i przykręcone. Z odpowiednim momentem albo w odpowiednim momencie. No, całkiem to już jest lepszy Chińczyk. To już nie jest to, co z ryżu było kiedyś robione. To panie, tutaj jest jeszcze buzerek. Oprócz głośnika jest jeszcze buzer. To jest radziecka, część radziecka tego projektu. Widzę tutaj przetworniczka jakaś siedzi do zasilania procesorka z tym głowiczkiem. Nie no, kurczę, przyłożyli się zasadniczo. Syfu nawet na płytce nie ma. No, ziarenek ryżu. Środkowym palcem, proszę bardzo. Tak jest, właśnie w ten sposób. Fachowo. W małym palcu masz Chińczyka. Jejku, jako to krzyczy. Ten głośnik zaraz tu nam zwarcie zrobi. No wiem właśnie. Trzeba go wyrzucić. Nie ma takiego głośnika. Pokażę wam, w czym problem jest z tym tematem. Jeden kanał zielony, drugi kanał się nie świeci. Znaczy, że nie działa. Tu możemy pokazać, jak działa włącznik tych pedałów. Gumowy transoptor, to jest transoptor szczelinowy. Z gumową. Z gumką, która się podnosi. No tak, tak. No, proste. I co tam? Daj miernika! Masz! O, dziękuję. 40 V. Czyli jest napięcie. Daj taśmy! Żaden zakład w Polsce bez taśmy się nie obejdzie. No, to stare i jeszcze, naprawione. Tylko nie tutaj, chłopie, bo jak nam to wyjedzie, człowieku, to się nie pozbieramy. A jak włączę i poleci i pojedzie do, nie wiem, Czechosłowacji. No. Bo to pikanie ci całą energię zużyje. Bez podkładek, bez niczego. Podkładki za drogie. Widać tam co? Są dziury na lutowania. Na miejsca lutowań kabli, tych na przykład przewodów. Mhm. Trochę pofrezowana blacha i tyle, no. Ale to mądry sposób. No. Proszę zobaczyć, jak to bezpośrednio spod freza wyszło. Tak. To nawet nie zostało... ogradowane niczym. Nic w ogóle. To frezem czy wybijakiem? No to śruby to wbijali zamiast... zamiast no. Kręcać. Ja wiem już, jak to naprawić. Po prostu tą trzeba płytkę wymienić. Albo tą trzeba płytkę wymienić względnie tam. Tą. Bo silniki chyba działają. Dobra, drugie podejście. Tym razem na krześle. I jak? No właśnie. Będzie dobrze? Rozkręciłem koło, wymieniłem, skręcam i będziemy sprawdzać. Dobra, próbuję robić test. Jak to wyjedzie nam kurczę z zakładu, to... Gada. Patrz pan, nawet gada. Nawet gada. Tylko się nie zabij o nic. Jeździsz? Jakoś jeżdżę. Nie umiem na tym jeździć, ale jeździ. To chyba naprawiłem. Krzysiek chyba zaczął już testy. Jedzie. Znaczy, że się da. To jest moja pierwsza jazda na tym. A spróbuj do tyłu. Bo się nie wypieprzę. Wiesz co. Nie, ale dobra, działa. Znaczy, że jeździ. No. Jakby jakieś dziecko umiało, to by sobie pojeździło, no.